blood runs red from the streets to the sewers to the blue-black ocean. I'm caught in the tide, but I don't mind if you don't mind. Wash away the filth of the city, and I lose myself here right before your eyes. But I don't mind if you don't mind. I'm alright, I'm alright, I'm alright. I don't mind if you don't mind. I'm alright, I'm alright. Watch the rain fall clean from the heavens as the skies part open. I search for a sign, but I don't mind if you don't mind. Collecting dust in lines on the pavement in this sweet surrender, running out of time, but I don't mind if you don't mind. Mówię bardzo szybko, bo mi się zaraz bateria skończy, bo oczywiście nie naładowałem Mondrala kamery. Bo po co, nie? Co mogę? Zaraz mi się nasuwa jeden wielki minus, znaczy wielki, może kolejny minus uprawy, jaką jest kukurydza. A mianowicie tu ta ziemia, ta działka, to jest najgorsza nasza działka w gospodarstwie obecnie. Najgorsza, najsłabsza bonitacyjnie, no to może nie, że jakoś tam super jest dno, ale najsłabsza bonitacyjnie, to jest piąta klasa i zobaczcie co się stało przez te ostatnie wiatry, erozja wieczna, byłoby zboże zasiane, nie byłoby tematu, a tak, zaszła ta erozja. Co dalej, rozsiałem tu nawozy już jakiś czas temu, mniej więcej w czasie siewu nawozu pod oziminy. Chciałem to prędzej rozsiać, żeby tej kukurydzy nie męczyć tym nawozem. Poszło 300 parę kilo nawozu NPK. O zasobności wam tutaj zaraz pokażę. Także i do tego, a z azotów poszło po 100 kilo, 100 kilo mocznika i 100 kilo saletry. Jesienią obornik w ilości chyba 30 parę ton i był tutaj ten pobląd ze słonecznika,
Także myślę, że na bogato. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Siejemy dwie odmiany. Odmianę Pioniera 9241, którą polecił mi Bartek i pomógł mi ją zorganizować, także dzięki wielkie. Do tego dookoła, to będzie, ta odmiana będzie zasiana w środku, mniej więcej w tym miejscu, co teraz uprawiam, a na, dookoła będzie obsiany SY Telias ilości. Ilości nie wiem, ale jeszcze muszę przeliczyć, sobie na końcu zmierzę pole, ile tu mamy powierzchni dokładnie i muszę podzielić, żeby mi nasion starczyło. Nie wiem, coś tak mi się zdaje, około 80 tysięcy zasieję. Myślę, że będzie dobrze. Uprawiam talerzówką. W ubiegłym roku uprawiałem agregatem od wuja, ale nie chciało mi się w tym roku pożyczać, bo trzeba jechać wziąć, potem trzeba jechać odwieźć. A mówię, tutaj te 3,60 chyba tu jest, czy tam może 3,80, mówię, to tam te trochę przelecę talerzówą i też jest zarąbiście zrobione. Zresztą tu poszła brona dwa razy, bo raz poszła brona zaraz z wiosny, potem poszła brona na ten nawóz rozsiany i to też myślę, że trochę ta erozja przez tą bronę. Myślę, że jakby było nieruszone, to by było lepiej pod względem erozji, ale znowu wymieszanie nawozów też musiało być jakieś. No, stało się nie odstanie, co zrobimy? Nawóz też nie leżał na wierzchu, bo był wymieszany, a erozja dotyczy tej najwyższej warstwy, także no, jest jak jest. Także siejemy. Odmiany już mówiłem, obliczyłem powierzchnię, podzieliłem to przez ilość nasion. Wyszło mi, że mogę dać 84 tysiące, ale to jest za dużo, dajemy 82 tysiące. John Deere 6330, siemnik HMS, ten sam zestaw co w ubiegłym roku. Co do zaprawiania tej kukurydzy, to wam powiem śmieszną historię. Zdałem, oczywiście wyczytałem gdzieś, że trzeba dać jakiś słodki napój. No, stwierdziłem, że najsłodszy i najtańszy słodki napój to jest woda z cukrem. Ale dałem za dużo wody i za dużo cukru i niestety się posklejały te niektóre nasionka, dwie po dwie, trzy, nieraz po pięć. No i nie zostało nic innego, jak je ręcznie porozdzielać. Wiecie, 150 tysięcy nasion, chwila nam zaszła, ale mamy zrobione. Taki minus, po prostu trzeba bardzo to, teraz już wiem jak to zrobić, ale no wiecie, wiedza kosztuje. John Deere ma po remoncie TLS-a. No, na tamtym końcu zrobimy inspekcję, co tam, jak tam. Czemu zaprawiałem? Normalnie chyba bym nie zaprawiał, ale raz, że chciałem się przekonać. Dwa, że tu mamy rów zaraz manieracyjny i może nie tyle co tu widziałem dzika, co widziałem ich ślady, że idą po prostu do wody, a tym bardziej, że woda jest, no to na pewno idą. Z drugiej strony sąsiad ma też kukurydzę, a ma jeszcze gorzej, bo ma wzdłuż całego pola ten rów tam idzie dalej. Także zobaczymy. Co do tej uprawy w naszym gospodarstwie, to raczej podkreślam, póki jest hodowla zwierzęca, to na razie jest i się nie zapowiada, żeby nie było, to raczej będziemy rezygnować, ale to opowiem wam może kiedy indziej, dlaczego taka, a nie inna decyzja. Ogólnie mnie intryguje i ciekawi ta roślina. Wiecie, no każdą roślinę trzeba się nauczyć uprawiać, no, żeby mieć każdą, nawet żyto, które no, uchodzi za jakieś tam niewymagające, no to musimy się też go nauczyć uprawiać, żeby przynosiło dobre i zadowalające plony.
no wiadomo, jak ze wszystkim, nikt nie z Alfą i Omegą. Ja w tym roku też poprawiłem parę rzeczy, które spieprzyłem w zeszłym roku, no spieprzyłem, no co. Nie wszystko jest tak, że człowiek wszystko przewidzi od początku do końca. Najgorsze jest to, że trzeba się zawsze wszystkiego nauczyć na swojej skórze, bo można się naoglądać filmików w internecie, nasłuchać się, naczytać się książek, a jeden profesor twierdzi tak, a drugi tak, a trzeci tak, a na twoim polu i tak wyjdzie inaczej, bo masz inną ziemię, masz inne pH, masz inne zasobności, masz inne nawozy i tak dalej, i tak dalej. Także wszystko trzeba pod siebie przetestować. Dobra, idziemy na skraj. Tu teraz siejemy odmianę Telias dookoła pola. A w środku będzie zasiana, ma zasiać 1,20 hektar tego Teliasa, tak w kółko. I potem siejemy w środku, od tamtej strony bardziej, tego pioniera 9241. I resztę w tą stronę będziemy obsiewać tym, co nam zostanie. Czyli po prostu dosypiemy do tego 9241, dosypiemy Teliasa i polecimy w tą stronę. Tu jest ten pasek, tu od drogi jest najsłabsza ziemia, także za dużo się nie będziemy tu szczypać z tym tematem. Dobra, teredówką możemy wjechać na pole, nie? Kabini nie ma, bo pozbieramy. Jak to leci? 79, 81. Ale to ci jakoś pokazuje? No. No dobrze. Ale lecą ziarna. Lecą, to komórki słabo czytają, widzę. Co? No te komórki słabo czytają czasami. Aha, jest, tutaj. Tu jest. To masz. Przez tą paprykę? Ale zobacz, idealnie jest rozstawione. To musi. 6 centów idzie, no. Nie za głęboko? Nie. To jest... Dziś. To jest gdzieś pomiędzy szybą na pewno. Aha, no ja. A nie za głęboko? Nie, gdzieś. To dobrze. Wszystkie są tak, nie? Ile masz zasiane? Nie, to jest tak, to się ma tutaj. Chyba starszy tych nasion? Co? Starszy tych nasion. Wiesz, że ja nieraz się z batyką pokuszę, nie? Co tu więcej? Lukiem kukiem przeżyto. Przeżyto odmiana Gringo. Wzięło się niesamowicie, bo wam powiem, no jak Gringo, jak zwykle. Gringo ma to do siebie, że z wiosny zawsze wiosny wygląda. A tu jakieś liście są takie nie za bardzo. A to nawet po tej jedynce może być przypalenie. Ale wygląda kozacko. Za chwilę te dwa, nie? Się wyleczyło w miarę. A idziemy jeszcze więźmi. Albo nie idziemy, pójdziemy później, bo za chwilę musimy wysypać z nasiona.
kukurydza jest zasiana, tak jak mówiłem, wyszła elegancko o te 82 tysiące około. No ciut chyba grubiej wyszło, coś tam Tomek mówi, że się coś tam ukleiło lekko do tarczy, jednak przesadziłem z tym lepkością tego napoju, ale to nic, starczyło na całe pole, a tam jeszcze klin taki wyszedł, czyli jest dobrze. Teraz wykonuję zabieg, dzisiaj dzień bojowy, samego poniedziałku. Jęczmień rozimy, odmiana Sandra. Niestety jęczmień w tym sezonie dosyć ostro choruje, ponieważ jest za zimno, było za zimno na jęczmień, po prostu on nienawidzi zimnego. Jęczmień musi mieć ciepło i wilgoć. Mój dziadek zawsze mówi, że jak jest taka parna pogoda, takie na burze się ma, to jest pogoda na jęczmiona. Wtedy on super rośnie. Nie wiem, czy to łapie kamerę, ale są takie delikatne prześwity liści pojedynczych. Dlatego zdecydowałem się na zabieg, żeby nie zainfekowało flagowego, bo który już tam zaczyna wychodzić. No bo jeśli będzie chciał się kłosić, nie? Mamy dzisiaj 10. Normalnie 15 już był wykłoszony, nie? W normalnym roku, no będzie później. No myślę, że zabezpieczę się na takie porządne uderzenie, bo no tak mi się zdaje, że warto w tym roku zadbać o zboża z racji tego, że mają wysoką cenę. Z drugiej strony mamy wodę, nawożenie poszło, zostało tylko porządnie to ochronić i mamy sukces. No a spadło tej wody dosyć dużo, myślę, że co do jęczmienia powinno wystarczyć tak samo jak do rzepaku. Tak mi się zdaje, tak. Mam w zbiorniku Priaxor. Do tego poszedł siarczan magnezu. 5 kg na hektar. Priaxora daje litr. Do tego i poszedł green zboża 2 kilo. Do tego litr manganu, do tego biostymulator, nie, sorry, aminokwasy, ale jakie to tam mi zabicie, nie pamiętam. Aminokwasy zdecydowałem się właśnie przez tą infekcję, która się dosyć długo tutaj mi przewija już na tym polu, dlatego postanowiłem wspomóc tu aminokwasami. I co jeszcze? No i woda oczywiście. Daję 211 litrów na hektar, bo tak mi się nalało. Ciśnienie robocze niecałe 4 bary. Tak w tym momencie akurat. Tak się staram koło czwórki trzymać, żeby przebić jednak ten... bo jest dosyć gęsty, żeby go przebić. Się kula. Myślę, że to wystarczy w dzisiejszym odcinku. Jakiś plan mam dzisiaj jeszcze przelecieć pszenicę podobną mieszanką. Zobaczymy, jak się wyrobię. To już mi dużo nie zostało, bo mam pięć hektarów jeszcze do zrobienia. No jednak dzisiaj dosyć mocno biało, także dopiero teraz coś się zrobiło, uspokoiło na dole. Dlatego jadę teraz i... No i wszystko w temacie. Nagrywam, ponieważ jeszcze tą kamerą w tym ciągniku nie nagrywałem. A jestem ciekawy sam efektu, jak to wyjdzie. Myślę, że powinno być lepiej jak tamto. No ale sami ocenicie zresztą.
Karbek na słodyczko, niestety presja dużo. Wczoraj były pojedyncze egzemplarze, a dzisiaj praktycznie próg przekroczony niesamowicie. No tak zwany nalot, jest tego dużo. Do tego chowacza znalazłem i to kilka sztuk, czyli uzasadniony zabieg. Tym bardziej, że bardzo groźny jest słodyczek w tym momencie, ponieważ jest początek kwitnienia, dużo pąków jest, że tak powiem, jeszcze zielonych. Jeżeli nam się wywali w ten zielony, to mamy po uszczynie w tym miejscu. I tak to wygląda. Co dalej, czym wykonuję? To jest Inazuma, to jest acetaminifred i lambda cypermetyna. Daje 208 litrów na hektar, bo mi się też nalało. I dodałem do cieczy roboczej wszystkich kwasek cytrynowych, jakie były w domu, żeby zakwasić ciecz. I adiuwant, asystent. Ciśnienie robocze około 4 barów. 7,5 na godzinę staram się utrzymywać. Można by było szybciej, ale nie ma potrzeby. Już założyłem pod spód tą matę ochronną, no ponieważ rzepak ma, mój rzepak ma 1,5 metra wysokości. Przespałem trochę regulację, no bo to zimno, przymrozki, mrozy, nie wiadomo co jeszcze. Zrobiłem bardzo słabą regulację, prawdopodobnie za słabą. No ale co z tego, najwyżej będzie wysoki. A co do reszty, to mam takie też swoje zdanie, że to za dużo na naszych glebach, takich różnych, mozaikowatych, to ta walka z tymi regulatorami to jest taka średnia dosyć. Jednego roku pamiętam, w ogóle chyba tylko poszedł Toprex, który ma bardzo małe działanie, że tak powiem, skracające. Rzepak urósł na 2 metry i dał 5 ton z jednej działki, no to co? Ale to już było w 2013 roku. Także historia, mój rekord. Zabieg oczywiście wykonuję po oblocie pszczół. Chociaż pszczół dzisiaj w ogóle nie było na rzepaku. Były te trzmiele, czy jak one się tam nazywają, te takie grube. To widziałem, pszczół nie widziałem. Prawdopodobnie dlatego, że pszczoły mają już czereśnie i drzewo owocowe w ogóle. To po pierwsze. Po drugie, i dlatego prawdopodobnie wolą właśnie drzewa owocowe niż rzepak. Rzepak w sumie, jeżeli jest pierwszą kwitniącą rośliną, no to one na niego idą, ale jeżeli mają co innego, to takie moje zdanie, takie moje odczucie, to wolą po prostu sobie usiąść na czereśnie czy jabłuszko. I nie wiem, czy jak to widać, mam włączone halogeny. Halogeny na belkę, takie bardzo budżetowe, ale na ten opryskiwacz akurat wystarczają w zupełności. Podłączyłem je po prostu z lampy od pozycyjnego. Na lampie jest przełącznik lewo-prawo. No, ten minus, że trzeba wyjść, włączyć i wyłączyć.
ale nie chciało mi się ciągnąć kolejnego kabla bez przesady. Dobra, myślę, że wystarczy. Trzymajcie się, do następnego razu, cześć.